Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Doki Doki Literature Club. Oczywiście z tej strony Permateo oraz Claudia Emerald. Cześć! No i dziś sobie nagrywam drugi odcinek. Jesteśmy podczas kontynuacji. Teraz jesteśmy po napisaniu pierwszego wiersza, więc oczywiście możemy zaczynać. Dobra, już? No, zaczynamy. Witamy ponownie, Mateusz. Dobrze wiedzieć, że od nas nie uciekłeś, ha. A, nie ma się o co martwić. Może jest to dla mnie nowa sytuacja, ale dotrzymam słowa. I znów w klubie literackim. Dzisiaj przyszedłem jako ostatni, więc cała reszta już tu jest. Dziękuję za trzymanie obietnicy, Mateusz. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie zbyt duży kłopot. Dołączyłeś do nas tak nagle i na dodatek bez żadnego przygotowania. Oj, weź przestań. Mówisz tak, jakby to było coś wymagającego. Sayori powiedziała, że on nawet nie chciał dołączyć do żadnego klubu. W zeszłym roku też do żadnego nie dołączył. Nie wiem, czy masz zamiar tu przychodzić, żeby się lenić czy coś, ale masz brać ten klub na poważnie. Natsuki, wielkie słowa jak na kogoś, kto trzyma swoje kolekcje manków w klasie. Natsuki utyka między powiedzeniem słów Monika i manga. Manga to literatura! Wyraźnie zawstydzona, Natsuki wraca na swoje miejsce. Nie martwcie się, ludzie. Mateusz będzie się starał, o ile będzie się dobrze bawić. Zawsze mi chętnie pomaga z obowiązkami domowymi, nawet kiedy o to nie proszę. Na przykład z gotowaniem albo ze sprzątaniem pokoju. Jak miło. Sayori, dlatego że w twoim pokoju zawsze panuje skrajny bałagan. A raz nawet prawie podpaliła swój dom. Tak było? Jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Muszę przyznać, że trochę wam zazdroszczę. Dlaczego Mateusz może zostać też twoim przyjacielem? Sayori? Hmm? Czekaj chwileczkę, bo sprawy z tego, w jak niezręcznej sytuacji mnie postawiła. Och, Yuri, przyniosła dzisiaj coś dla ciebie. Czekaj, Sayori! Dla mnie? Już nieważne. Nie wstydź się! To nic takiego. Co takiego? Nieważne. Sayori powiedziała, jakby to było coś wielkiego, tak naprawdę to tylko drobiazg. Co robić? Nie? Przepraszam, Yuri, nie pomyślałam. Chyba nadeszła pora, żebym uratował sytuację. Hej, nie przejmuj się tym. Po pierwsze, nawet nie oczekiwałem żadnej niespodzianki. Więc cokolwiek przygotowałaś, na pewno sprawi mi ona przyjemność. Uszczęśliwi mnie, niezależnie od tego, czym jest. Naprawdę? Tak, jeżeli nie chcesz, nie będę robił z tego wielkiego halo. W porządku. Mam to tutaj. Yuri sięga do swojej torby i wyciąga książkę. Nie chciałam, żebyś czuł się odosobniony. A więc przyniosłam książkę, która może ci się spodobać. To krótka powieść, więc powinna przykuć twoje uwagę, nawet jeśli nie czyta zbyt dużo. A poza tym moglibyśmy, no wiesz, podyskutować o jej fabule, jeśli zechcesz. Jakim cudem ta dziewczyna jest tak urocza, nawet się nie starając? Nawet wybrała książkę, którą uznała za ciekawą dla mnie, pomimo tego, że nie czytam często. Yuri, dziękuję. Na pewno ją przeczytam. Entuzjastycznie biorę książkę do rąk. Cóż, możesz czytać ją w swoim tempie. Chęcią usłyszę, co o niej sądzisz. Teraz, kiedy już wszystko załatwione, czekam, aż Monika poruszy kwestię zaplanowanych aktywności. Wygląda jednak na to, że trochę jeszcze poczekam. Sayori i Monika prowadzą wesołą konwersację. Yuri jest podchłonięta lekturą. Trudno nie zauważyć jej zaciekawionego wyrazu twarzy, zupełnie jakby dotarła do jakiegoś ważnego momentu. W międzyczasie Natsuki chyba sprząta w szafie. Zaplecza słyszę głos rozdrażnionej Natsuki. Chyba coś się zdenerwowało. Podchodzę bliżej na wypadek, gdyby potrzebowała pomocy. Szukasz czegoś? Monika znowu to zrobiła. Nigdy nie odkłada moich rzeczy w właściwe miejsce. Po co w ogóle ja
dbam o to wszystko, skoro i tak zaraz przyjdzie i mi wszystko przestawia. Atsuki wsuwa parę książek i pudeł z powrotem na półkę. Manga. Czytasz mangi, prawda? Czasami. Manga jest jedną z tych rzeczy, do których lepiej się nie przyznawać, dopóki nie pozna punktu widzenia osoby, z którą się rozmawia. Tak, w ogóle to skąd wiesz? Słyszałam, jak o tym mówiłeś wcześniej. Poza tym, masz to wypisane na twarzy. Co to ma znaczyć? Serio? Na jednej z półek wśród mnóstwa książek zauważam pojedynczy tom jakiejś mangi. Z ciekawości sięgam po nią. Tutaj jest! Atsuki wydziera mi ją z ręki. Następnie odwraca się w stronę pudła z mangą i zsuwa tomik między resztę. Ach, o wiele lepiej. Widok kolekcji z jednym brakującym elementem jest chyba najbardziej wkurzającą rzeczą na świecie. Znam to uczucie. Przyglądam się bliżej. Parfajtówki? Chyba nigdy w życiu nie słyszałem o tej serii. To oznacza, że albo nie są to moje klimaty, albo jest po prostu kiepska. Jeżeli masz zamiar oceniać, to możesz to zrobić za tymi drzwiami. Nie wskazuję na drzwi do sali. Hej, nikogo nie oceniałem. Nawet jeszcze nic nie powiedziałem. Słychać to było w tonie twojego głosu. Ale jedno mogę ci powiedzieć, Mateusz. Uznaj to za lekcję prosto z klubu literackiego. Nie oceniaj książki po okładce. Tak właściwie... I na cudzie wyciąga pierwszy tom pary fajtówek z pudełka. Pokażę ci dlaczego. Wsuwa mi książkę prosto do rąk. Przyglądam się okładce. Są na niej cztery dziewczyny, przybierające kolorowe i kobiece, a zarazem waleczne pozy. Wydam się być totalnie małe. Nie stój tak! Ła! I na cudzie łapie mnie za rękę i wyciąga z zaplecza. Następnie siada, opierając się o ściany pod parapetem. Klepie podłogę obok siebie, dając mi do zrozumienia, że mam tam usiąść. Nie lepiej usiąść na krzesłach? Siadam obok. Podłoga jest lepsza. W ten sposób możemy czytać w tym samym czasie. Na krzesłach nie dałoby się? Chodzi ci o to, że tak możemy siedzieć bliżej siebie? Nie mów takich rzeczy! Przez ciebie czuję się głupio! Atsuki krzyżuje ręce i odsuwa się kawałek ode mnie. Sorka. Też nie myślałem, że będę musiał siedzieć tak blisko niej. Nie żeby to było coś złego. Otwieram książkę. Nie mija nawet chwila, a Atsuki cicho przesuwa się z powrotem, mając nadzieję, że nie zauważę. Czuję, jak próbuje czytać mi przez ramię, dużo bardziej zmotywowana do czytania niż ja. Wow, ile to czasu minęło, odkąd czytałam początek? Nie wracasz nigdy do raz przeczytanych tomów? Nie bardzo. Może czasami, jak już skończyłam czytać całą serię. Hej, czytasz to w ogóle? Czytam, ale na razie nic ważnego się nie dzieje, więc mogę równocześnie rozmawiać. Tom opowiada o grupie przyjaciółek z liceum. Typowy przedstawiciel gatunku Slice of Life. Osobiście chyba już z nich wyrosłem, odkąd zdałem sobie sprawę z ich przerostu formy nad treścią. Więc czego powinienem się po tym spodziewać? Czy to ma w ogóle jakąś fabułę? No pewnie! Myślisz, że czytałabym coś, co nie ma żadnej? Znaczy, chyba wiem, o co ci chodzi. Początek jest w sumie tylko o prostych rzeczach. Na przykład ten jeden rozdział, kiedy postacie moje obsesje na punkcie tylko jednego chłopaka z budki z dodatkiem. Ale to tylko pomaga żyć się z bohaterami. A poza tym, to wciąż jest zabawne. Ale później zaczynają się poważne dramaty. Zaczynamy poznawać przeszłość postaci, a kiedy postaci zaczynają rozwijać romanse, zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Jest tu wiele poruszających momentów. Poważnie? Wygląda na to, że wiesz, o czym mówisz. Może trochę cię nie doceniłem. Hej, zaraz. A co to miało znaczyć? Ła!
Natsuki lekko mnie uderza w ramię. Chodzi mi raczej o to, że jeszcze nie ujrzałem twojej mądrości w pełni. Dobra wymówka. Ten rozdział wydaje się opowiadać o pieczeniu. Tak tylko zgaduję, ale czy w tej mandze jest dużo pieczenia? Cóż... Natsuki na chwilę się zatrzymuje, tak jakby nie chciała czegoś przyznać. Tak. A czy to ważne? Nie, po prostu byłem ciekaw. W końcu ty też lubisz piec, prawda? To... czysty przypadek. Po prostu, że zaczęłam interesować się pieczeniem ciast w okolicach rozpoczęcia czytania tej serii. Głupio by było zacząć czym się interesować z powodu mangi. Szkoda mi ludzi, którzy to robią. To na pewno nie jest przypadek. To chyba tłumaczy, jak Natsuki zaczęła interesować się wypiekami. Mimo wszystko, że ze wszystkich hobby, jakie można wynieść z mang, to chyba jest jedno z tych lepszych. Nie wspominając o tym, że jest w tym naprawdę dobra, więc po co miałbym ją oceniać? Przez parę następnych minut czytamy w ciszy. Przeczytałem już parę rozdziałów. Jesteś pewna, że to cię nie nudzi? A skąd? Nawet pomimo tego, że patrzysz jak czytam? No, nie przeszkadza mi to. Skoro tak mówisz, fajnie jest móc podzielić się czymś, co lubisz, z innymi ludźmi. Zawsze się cieszę, kiedy uda mi się przekonać któregoś z moich znajomych do serii, która mi się podoba. Wiesz, o co mi chodzi? Nie wiesz? Nie o co. Wiesz, nie bardzo mam skąd. Co masz na myśli? Nie dzielisz się mangą z przyjaciółmi? Nie interesuj się tak. Rany. Przepraszam. Tak jakbym była w stanie kogoś w ogóle przekonać. Po prostu myślę, że manga jest dla małych dzieci. Nawet nie mogę o tym przy nich wspominać bez reakcji w stylu. Jeszcze z nich nie wyrosłaś? Sprawia to, że chcę im przywalić. Znam ten typ. Serio, trudno znaleźć ludzi, którzy nie oceniają cię za to, co lubisz. A jeszcze trudniej znaleźć takich, których możesz przekonać do zainteresowania się tym. Sam jestem swego rodzaju przegrywem, więc z czasem zacząłem przyciągać innych przegrywów. Ale w twoim przypadku pewnie jest to trudniejsze. Tak, całkiem trafnie to określiłeś. Chwila, która część była trafna? Znaczy się, czasem czuję, jakbym nie mogła ich trzymać nawet w własnym pokoju. Nawet nie wiem, co powiedziałby mój tata, gdyby je odkrył. Przynajmniej w tej klasie bezpiecznej. Chyba, że weźmie pod uwagę Monikę, która mi ciągle robi bałam. Chyba nie mogę nic na to poradzić, co nie? Cóż, ostatecznie wyszło na dobre, prawda? W końcu siedzę tu i czytam razem z tobą. Wiesz, to wcale nie rozwiązuje moich problemów. Może. Ale przynajmniej miło spędzasz czas, nie? No i? Rany, ogarnij się! Czytasz dalej, czy nie? Tak. Przewracam stronę. Nagle Natsuki zaczyna się śmiać. Totalnie zapomniałam o tym momencie. Natsuki pokazuje palcem na jeden z paneli. Minori to moja ulubiona bohaterka. Zawsze mi trochę jej szkoda, bo mam straszliwego pecha. Ale najgorzej jest kiedy... Jeszcze nie powinnam o tym wspominać. Po prostu skończ ten rozdział. Głos Natsuki aż kipi z podekscytowania. Kontrastuje to z jej wyniosłym tonem. Ale skoro nie jest przyzwyczajona do dzielenia się mangą z innymi, to rozumiem dlaczego. Trudno wyrazić słowami uczucie, które temu towarzyszy. Będąc w stanie zapewnić je Natsuki, dla której jest to rzadkością, myśl o tym sprawia, że lekko się uśmiecham. Dobra wszyscy! He?
Jesteście gotowi na podzielenie się wierszami? Ono weź! Zupełnie brak ci wyczucia. Sorka, po prostu muszę się upewnić, że starczy nam czasu. Chociaż muszę przyznać, że ze względu na to wygodnie się z wami siedzi. Natsuki nagle zauważa, jak blisko mnie siedzi. Szybko odsuwa się na dobre pół metra. No dobra, chyba tutaj skończę na dzisiaj. Zamykam książkę i oddaję ją Natsuki. Oddajesz mi ją? Nie chcesz wiedzieć, co się dzieje dalej? A, pewnie, ale... Monika właśnie powiedziała... Nie bądź głupi! Po prostu weź ją ze sobą do domu. He? Jesteś pewna? Mówię tak, bo właściwie nie planowałem czytać tego w wolnym czasie. No pewnie. Chyba z rok ci zajęło czytanie tylko tutaj. Po prostu skąd ten dom do jutra, to będziemy mogli zażyć następny. Jeżeli Miko powiniesz, zabijecie. Do jutra? Ledwo dotarłem do połowy. Mogę nadrobić sobie parę zaległości w serialach, jeżeli będę musiał to przeczytać. Wygląda na to, że będzie to konieczne, żeby móc znów zobaczyć szczery uśmiech na twarzy Natsuki. Czy też może jestem po prostu przestraszony tego, co się stanie, jeśli go nie dokończę? W porządku. Wstaję. Wracam do swojego plecaka i ostrożnie chowam do niego tomik. Tak w ogóle pamiętałeś o napisaniu wiersza? Tak. Mój spokój się właśnie skończył. Nie mogę uwierzyć, że się zgodziłem na coś tak krępującego. Nie mogłem wczoraj znaleźć żadnej inspiracji, szczególnie biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie pisałem wierszy. No więc, skoro wszyscy już są gotowi, co byś powiedział na podzielenie się swoją twórczością z resztą? Już nie mogę się doczekać! Sayori i Monika entuzjastycznie wyciągają swoje wiersze. Poemat Sayori jest napisany na wyrwanej kartce zeszytu. Monika natomiast napisała swój wiersz w notatniku. Z daleka dostrzegam bardzo ładny styl pisma Moniki. Natsuki i Yuri sięgają do swoich torek. Ja również przygotowuję swój wiersz. Dobra, i kto następny? No to nie wiem, no może liderką jest Monika, to może Monika? Dobra, ja będę czytać wiersz, okej? Okej. Gotowa? No. Powinienem zacząć od Moniki. Wczoraj wydawała się chętna do zobaczenia mojego wiersza, więc mogę jej pokazać, że faktycznie się postarałem. Cześć Mateusz, dobrze się bawisz? A, pewnie. Świetnie, miło mi to słyszeć. Przy okazji, odkąd jesteś u nas nowy, jeśli masz jakieś zastrzeżenia dotyczące organizacji lub chciałbyś coś zaproponować, zawsze chętnie wysłucham. Nie bój się mi o nich powiedzieć, okej? W porządku, będę o tym pamiętał. Oczywiście, że będę bał się o nich powiedzieć. Dużo lepiej mi idzie dostosowywanie się, niż zmuszanie innych do stosowania się do mnie. W każdym razie, co powiesz na to, żebyśmy podzielili się wierszami? To trochę krępujące, ale chyba nie mam innego wyboru. Nie martw się, Mateusz. Wszyscy jesteśmy trochę skrępowani, wiesz? Ale wkrótce nauczymy się przekraczać to psychiczną baterię. Barierę. Tak, masz rację. Przekazuję mój wiersz Monice. Podoba mi się. Serio? Jest dużo bardziej infantylny niż myślałam. Ojeny. Nie. Przypomina mi to trochę coś, co napisałaby Natsuki. Ona jest świetna pisarko. Uznaję to za komplement. Skoro tak mówisz. O tak. Czytałeś może kiedyś coś w twórczości Shella z Silverstein? He? Być może coś kiedyś czytałem. Znany jest ze swoich umiejętności opowiadania przeróżnych historii z pomocą niewielkiej ilości słów. Jego wiersze potrafią być zabawne, przyjmujące, niekiedy nawet gorzkie. Często nie przekraczając na długości paru linijek. Można wręcz odnieść wrażenie, że zostały napisane dla dzieci. Jednak, jeśli się nad tym zastanowisz,
Wyznaczyli one punkt widzenia, który przypadnie do gustu każdego odbiorcy. Rozumiem. Więc mówisz, że Natsuki lubi pisać w takim stylu? Tak jakby. Może i nie jest ekspertem, ale raczej nie znajdzie zbyt wielu zapychaczy w tej wierszach? Może i one są nawet proste do napisania, lecz przekaz ich zawarty może okazać się prawdziwym wyzwaniem dla umysłu odbiorcy. Także rozumiem, skąd to twoje zainteresowanie nimi? Jestem pewny, że będę próbował wielu nowych rzeczy. Trochę czasu mi zajmie, zanim poczuję się komfortowo ze swoimi umiejętnościami. Bardzo dobrze. Z chęcią zobaczę, jak próbujesz nowe rzeczy. To najlepsza metoda na znalezienie stylu, którego najbardziej będzie ci pasował. Każdym innym może być nieco stronniczy, jeśli chodzi o ich styl. Ale ja z chęcią pomogę ci znaleźć styl, który najbardziej będzie do ciebie pasował. Zatem nie zmuszaj się do pisania w sposób, jak inni będą od ciebie oczekiwać. To nie jest tak, że musisz komuś nie imponować czy coś. W każdym razie, chcesz przeczytać mój wiersz? Nie martw się, nie jestem... dobra. Brzmisz na bardzo pewną siebie, jak na kogoś, kto nie jest za dobry. Cóż, to dlatego, że muszę brzmieć pewnie. To wcale nie znaczy, że zawsze będę się tak czuć. Rozumiem. Cóż, pora go przeczytać. Dziura w ścianie, to nie mogłam być ja. Spójrz, dziura w ścianę. Wścibski sąsiad, uwieszczony kochanek, nigdy nie dowiem się, nigdy nie było w domu. Zaglądam do środka, szukając odpowiedzi. Nie, nie widzę. Patrzę bezbarwnie, niczym film postawiony w słońcu. Ale jest już za późno. Moja świadomość wypalona została w niej wieczna kopia tego nic nie znaczącego obrazu. To tylko mała dziura, nie była zbyt jasna, była zbyt głęboka, wiecznie się rozciągająca na wieczność, dziura nieskończonych możliwości. Zauważam, że to wcale nie jest przez nią obserwowałam, patrzę na zewnątrz, jednak to on obserwował mnie, będąc wewnątrz, wyglądając przez dziurę. Więc co myślisz? Jest to bardzo ciekawa forma, muszę przyznać. Wybacz, chyba nie jestem odpowiednią osobą do pytania o opinię. Nic nie szkodzi. Wiesz, taki styl stał się ostatnio całkiem popularny. Ostatnio wielu pisarzy próbuje wykorzystać dostępne między słowami jako tygiel emocji, kiedy przedstawia się w takie wiersze szerszej publice, mogą wywołać ogromne wrażenie. Co cię zainspirowało do tego poematu? Wiesz, trudno mi to ubrać jako sensowne słowa. Chyba można powiedzieć, że ostatnio popadłam w swego rodzaju refleksyjny nastrój. Wpłynęło to też w moje wiersze. Refleksyjny? Tak, coś w tym rodzaju. Czuję się trochę nerwowo, kiedy mam mówić o takich głębokich rzeczach, ponieważ to dosyć poważny temat. Może kiedyś wszyscy zdążą się zaprzyjaźnić ze sobą. Tak czy siak, oto codzienna rada poetki Moniki. Czasem, kiedy wiersz albo historię, pewnie często zdarza się zmusić nad czymś zupełnie innym, jeśli za bardzo będziesz się starać, żeby wyszedł perfekcyjnie, nigdy nie posuniesz się do przodu. Po prostu zmuś się do napisania czegokolwiek, a potem ewentualnie poprawisz. Możesz o tym też myśleć w ten sposób. Jeśli będziesz trzymać pióro w jednym punkcie przez zbyt długi czas, to w końcu powstanie na tym wielki czarny kleks. Po prostu ruszaj dalej ręką, podążaj za tym, co ci w duszy gra. To była moja porada na dziś. Dzięki za jej wysłuchanie. To teraz kto? A Natsuki może? Dobra. Okej, może zacznijmy od tego, co mi się nie podobało. Po pierwsze... Natsuki czyta mój wers ponownie. Nie, ważne. Nie chcę mi się z tobą gadać. W takim razie po co w ogóle dzielimy się wierszami? Napisałem go, chociaż miałem inne rzeczy do roboty. Poza tym, pamiętasz jak mówiłem, że chętnie zobaczę twoje wiersze? To właśnie miałem na myśli, kiedy to pisałem.
Chcę ci pomóc poczuć się bardziej komfortowo ze swoim stylem pisania. Tak jak radziła Monika. Dużo łatwiej byłoby mi się podzielić wierszem, gdyby twój był naprawdę słaby. Nie dać mi pokazać jakieś głupoty, to ja wtedy bym ci odpowiedziała. No tak średnio, pozwól, że pokażę ci, jak wygląda prawdziwa literatura. A ty to zepsułeś! Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Więc mówisz, że ci się podobało? A Suki brzmiał, jakby coś jej stanęło w gardle. Po prostu! Ty chyba nic nie rozumiesz, prawda? Już ci mówiłam, że nie powinieneś biegać dookoła i ogłaszać wszystkim, jaki tu jesteś wspaniały. Jestem całkiem przekonany, że nigdy tak nie mówiłaś. Mówię to głównie do siebie. Na Suki chyba mnie nienawidzi, czy coś. Nawet nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że spodobał jej się mój wiersz. W każdym razie, teraz twoja kolejna podzielenie się ze mną wierszem, prawda? Dobra. Ale tylko dlatego, że Monika nie da mi spokoju, jeśli tego nie zrobię. Orły mogą szybować, małpy mogą się wspinać, świerszcze mogą skakać, konie mogą się ścigać, mogą polować, gepardy mogą biegać, orły mogą szybować, ludzie mogą próbować, ale nic poza tym. Ta. Mówiłam, że ci się nie spodoba. Podoba mi się. Co? Nie kłam! Nie kłamie. Dlaczego jesteś tak przekonana, że mi się nie podoba? Wiesz, ponieważ wszyscy w liceum myślą, że wiersze powinny być dystyngowane i w ogóle. Więc nikt nie bierze mojego stylu na poważnie. Ale czy to nie o to właśnie chodzi w wierszach, żeby móc wyrażać siebie? Twój styl wcale nie sprawia, że przekaz jest gorszy. Tak, dokładnie. Lubię, kiedy łatwo się czyta, ale treść nadal mocno się uderza. Tak jak w tym wierszu, kiedy widzisz, jak wszyscy dookoła robią wielkie rzeczy, możesz naprawdę się zdemotywować, a więc postanowiłam właśnie o tym napisać. Tak, rozumiem. Kolejną świetną rzeczą w prostym stylu już konieczność umiejętności zabawy słowami. Na przykład na końcu, kiedy czytelnik domyśla się rymu, ale ostatecznie go nie dostaje. Wymaga to wykorzystać przekaz. Naprawdę? Musiałeś włożyć naprawdę sporo wysiłku w napisanie go? Tak, to robię prawdziwy mistrzowie. Cieszę się, że się czegoś nauczyłeś. Nie spodziewałam się tego w najmłodszej z towarzystwach. Ta, raczej nie. Odpowiadam pół żartem. Nie obchodzi mnie, kto ile ma lat, ale Natsuki wygląda na dumną z siebie, więc nie chcę jej tego zabierać. Dobra, teraz może Sayori, co? Bo ona ma świetny, śmieszny poemat. Okej. Całkiem dobry wiersz, Mateusz. Jesteś pewien, że to twój pierwszy raz? Oczywiście. Jest wcale aż tak dobry. Czy wygląda na kogoś, kto pisze wiersze w wolnym czasie? Chyba masz rację. Ale to sprawia, że tym bardziej mi imponujesz. Wiesz, szczerze mówiąc, bałam się, że nie weźmiesz tego na poważnie. Albo, że nie napiszesz wiersza w ogóle. Cieszę się, że go napisałeś. Przypomina mi to, że jesteś teraz szczęściem naszego klubu. A fakt, że stoję przed tobą w tej klasie, ci o tym nie przypomina? Tak, pewnie. Na razie jeszcze aż tak się tym nie interesuje, ale to nie znaczy, że mam zamiar złamać obietnicę. Widzisz? Jest tak, jak mówiłam wcześniej, Mateusz. Głęboko w środku nie jesteś wcale samolubny. Próbowanie nowych rzeczy, żeby uszczęśliwić innych, to jest coś, co robią tylko dobrzy ludzie. Dzięki, Sayori. Nie jestem pewien, czy Sayori jest w stanie dostrzec pełen obraz mojej motywacji. Mimo wszystko, nie mogę zaprzeczyć, że jest ona jednym z powodów, dla których dołączyłem do tego klubu. Wiedząc, jak wiele to dla niej znaczy i w ogóle. Tak. I już moja w tym głowa, żebyś dobrze się nas bawił, okej? Okay? W ten sposób będę mogła ci podziękować. W porządku, będę o tym pamiętał. Jej! Teraz przeczytasz mi wiersz, tak? Nie martw się, nie jestem za dobra. Zaraz się przekonamy. Drogi blasku słońca, sposób, w jaki prześwitujesz przez moje powieki o poranku. Mam przez to wrażenie, że brakowało mnie, więc moje czoło by pomóc mi wstać, więc że
przecienił sen z oczu. Czyżbyś wolał mnie do wyjścia, czyżbyś wolał mnie do wyjścia i zabawy, uważ mnie na tle, bym odrzuciła deszczowy dzień. Spoglądam w górę, niebo jest niebieskie, to tajemnica, ale ja również sylfon. Gdyby nie ty, mogłabym spać wiecznie, ale nie gniewam się. Co jest śniadanie? Sayori? Tylko zgaduję, ale... Czy ty aby nie pisałaś tego wiersza dzisiaj rano? Nie! Tak jakby. Nie można odpowiadać tak jakby na zdrowe jedynkowe pytania. Zapomniałam to zrobić wczoraj. No, przynajmniej czuję się teraz trochę bardziej komfortowo, jeśli chodzi o mój wiersz. Nie bądź nieśmiały! Starałam się jak mogłam. No, wiesz, nie mówię, że to jest, że jest to zły wiersz. Wyszło nieźle, jakby to powiedzieć. Widać w nim dużo twojego charakteru. Naprawdę? Tak. Szczególnie ta ostatnia linijka. Zrobiłam jajka i tosty! Pomimo tego, że się spóźniłaś? Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Bez niego brak mi sił. Skoro tak mówisz, to nie będę się sprzeczał. Tak czy owak, dzięki za podzielenie się wierszem. Było naprawdę fajnie. Monika jest najlepsza przewodnicząca na świecie. A, pewnie. Ale obiecuję, że następnym razem nie zapomnę. Napiszę najlepszy wiersz na świecie. W takim razie, nie mogę się doczekać. I została Yuri. Yuri wpatruje się w wiersz. Ja minuta, a to dużo więcej niż przeciętnej osobie zajęłoby przeczytanie go. O! Wybacz! Zapomniałam zacząć mówić. W porządku, nie musisz się śpieszyć. Chwileczkę. Chcę użyć myśli w słowo. Poczekaj. Okej. To twój pierwszy wiersz, prawda? Tak. Czemu pytasz? Tak tylko się upewniam. Po przeczytaniu go odniosłem takie wrażenie. A więc jest kiepski. Nie! Czy ja podniosłam głos? Naprawdę przepraszam. Kiedyś zakrywa twarz dłońmi. Zauważam, że minęło już parę minut, odkąd zaczęliśmy rozmowę. Wygląda na to, że trochę czasu zajmuje jej przyzwyczajenie się do nowych ludzi. Nic nie szkodzi, nawet nie zauważyłem. Co chciałeś powiedzieć? A więc, chodzi mi o to, że jest wiele przyzwyczajeń typowych dla początkujących. Sama ich doświadczyłam, więc potrafię je rozpoznać. Chyba najbardziej charakterystyczną rzeczą w wierszach początkujących jest to, w jaki sposób próbują sprawić, by ich styl się wyróżniał. Innymi słowy, wybierają oni styl, który nie pasuje do tematu wiersza. Efektem takich działań jest wiersz, w którym forma jest drastycznie różna od treści bez wyraźnego podglądu. Kiedy Yuri pozbiera myśli i maniera mówienia całkowicie się zmienia. Za to u ciebie to ten taki głos ci w jakiś... Jakie dźwięki to ma. Jej niepewność jest nieobecna, a ona sama zaczyna brzmieć jak prawdziwa ekspertka. Oczywiście nie jest to coś, za co można cię winić. Tak wiele jest przecież umiejętności i technik, które potrzebne sobie napisać dobry wiersz. Nie sztuką jest... Nie odkryć. Najważniejsze jest odpowiednie zagranie i ze sobą otrzymać wspólnie w formie silnej treści. W początku może być trudno, ale z czasem zaczniesz stawać się w tym coraz bardziej lepszy. Dzięki za próbowanie nauczyć i nauce na błędach. Mam również nadzieję, że reszta klubu dostarczy ci pomocnych porad. Na cuki może być lekko stronnicza. Stronnicza? Jak? Cóż, nieważne. Nie powinno mówić źle o ludziach z ich plecami. Wybacz. Nic się nie stało. Nie jestem pewien, czy Yuri przeprasza bardziej mnie, siebie czy Natsuki. Czy mogę teraz ja przeczytać twój wiersz? Ależ oczywiście. Z chęcią podzielę się myślami, które mi towarzyszą przy pisaniu go. Yuri śmiała się wesoło, tak jakby to była dla niej rzadka okazja. To samo w sobie jest całkiem zabawne. No bo w końcu, czy to jest przypadkiem klub literacki? Oświetlony duch, końcówka moich głosów odbijają bursztynowy blask.
skapnę w nim, to musi być to ostatnia latarnia, która... Nie wiem w ogóle, co tutaj pisze. Nie wiem, ja tego nie będę czytać, bo... Nie wiesz? Ja potrafię. Ma takie pismo, że nie wiem. Ty masz chyba jakiś monitor słabszy, ja full HD tu wszystko widzę. Masz chyba monitor słabszy jakiś. To może ja przeczytam? Dobra. Oświetlony duch. Końcówki moich włosów odbijają bursztynowy blask. Skąpane w nim. To musi być to. Ostatnia latarnia, która przetrwała próbę czasu. Ostatnia jeszcze nie zamieniona na odrażający zielono-niebieski odcień przyszłości. Ta skąpana w jej blasku oddycham powietrzem teraźniejszości, ale żyje przeszłością. Latarnia lśni, a ja razem z nią. Czekaj, bo ja tu... Przepraszam za mnie okropnie. Dobra. Jest to. Czekaj, to dla widzów, ty może ja powiem jakiś wiersz o Pylife, co? Wiersz o Pylu, czekaj, może o moim Glendale. Drodzy widzowie, teraz będzie wiersz o Glendale. Czekajcie. Tak wiele kiedyś znaczyło. Byłeś kimś, miałeś Glendalkę. Długo czekałeś. Tak niewiele się zachowało z tego. Tyle pozerowanych. Tyle poza giełdami. Tyle nieaktywnych. Parę się zachowało. Glendale, czy to nie brzmi pięknie? Czy dziś na tym serwerze? Nie jest to piękne. Oryginał, dobrze zachowany. Stoi sobie pod moją szopą. Cieszy się z tego, że ją odzyskałem. No, dobra, tak więc widzowie, to był wiersz o Pylife, o moim Glendale. Taki spontan, freestyle. Dobrze, jedziemy dalej. Dobra, kontynuujmy, bo to jedziemy, będzie... Jedziemy, no, jedziemy dalej. Dobra. Przepraszam za mój okropny charakter pisma. Słucham. Wcale tak nie uważam. Ale czytałeś tak długo. A, wiesz, po prostu nie czytam poezji zbyt często. Właściwie to uważam, że masz bardzo ładne pismo. Cieszy mnie to. Poza tym podoba mi się ten poemat. Nawet jeśli jest krótki, to mnóstwo w nim opisów. Nie był za krótki. Zazwyczaj piszę dłuższe wiersze. Był sam raz. Cieszę się. Cieszę, że ci się spodobał. Będę szczera. Odkąd jest to nasze pierwsze dzielenie się wierszami, chciałam napisać o czymś nieco spokojniejszym. Czymś prostszym do przetrawienia. Znaczy się, lubisz duchy, tak, Yuri? Tak właściwie ta historia wcale nie opowiada o duchach, Mateusz. Naprawdę? Chyba totalnie przegapi mi jej znaczenie. Cóż, nie miałam też zbyt dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić. Ale pamiętaj, że wiersze często wyrażają uczucia, myśli, a nawet doświadczenia autora. Zazwyczaj i robią więcej niż zwykłe przedstawienie historii, czy też panoramy. W tym przypadku podmiot liryczny tylko symbolicznie został porównany do ducha. Uległ on swojej ostatecznej strefie komfortu, nie mogąc wyzbyć się przeszłości. Tylko potem, by wkrótce zostać z niczym. Kiedy tak przedstawiasz, wydaje się to mieć dużo więcej głębi. Nawet o tym nie pomyślałem. Było bardzo imponujące. To nic takiego, naprawdę. Wiesz, miło mi, że tak mówisz. Pamiętaj tylko, że naprawdę szybko tobie również uda się wypracować własny styl. Pewnie masz rację. Chyba po prostu muszę dalej próbować. Liczę na ciebie. O nie, teraz będzie najgorszy. Podgłoś muzykę. Nie podgłośnie, bo wiesz, bo ciebie nie byłoby słychać, no. Tak. Ale słychać coś pewnie, tak? Tak, teraz dobrze jest ustawione. Dobra. Uff. To już chyba wszyscy. Rozglądam się po pokoju. To było nieco bardziej stresujące niż przypuszczałem. Zupełnie tak, jakby wszyscy oceniali mnie za moje przeciętne umiejętności pisarskie. Nawet jeżeli są bardzo mili, nie ma mowy, żeby moje wiersze stały na ich poziomie. To w końcu klub literacki. Wzdycham. Ale to chyba właśnie na to się pisałem. Po drugiej stronie klasy Sayori i Monika wesoło rozmawiają. Mój wzrok staje na Natsuki i Yuri. Wymieniają się właśnie swoimi wierszami.
Kiedy tak czytamy, łatwo zauważyć zmiany w ich wyrazach twarzy. Natsuki podnosi brwi we frustracji. W tym samym czasie Yuri smutno się uśmiecha. Co to ma być za język? He? Coś mówiłeś? Nic takiego. Natsuki lekceważąco odkłada wiersz na ławkę. Można powiedzieć, że jest dosyć fantazyjny. A, dzięki. Tu jest uroczy. Uroczy? Czyżbyś zupełnie przegapiła cały symbolizm, czy co? Już on wyraźnie opowiada o rezygnacji. Jakim cudem to może być urocze? Wiem o tym. Miałam na myśli formę. Próbowałam powiedzieć coś miłego. Mówisz, że musisz naprawdę się postarać, żeby wymyślić jakiś pozytywny komentarz? Dzięki, ale coś ci się nie udało. Cóż, mam parę sugestii. Gdybym szukała pora, zapytałabym kogoś, komu się faktycznie spodobał. A byli tacy. Sayori na przykład. Mateusz też. A więc biorąc pod uwagę, chętnie udzielę ci porad od siebie. Pierwsze, wybacz, że przerywam. Mimo tego, że docenię ofertę, to za dużo czasu spędziłam na opracowaniu swojego własnego, oryginalnego stylu. Nie zamierzam go w najbliższym czasie zmieniać, chyba że trafię na coś naprawdę inspirującego. A to się jeszcze nie stało. Mateusz polubił również i mój poemat. Powiedział nawet, że mu zaimponował. Natsuki nagle wstaje. O! Nie wiedziałam, że tak bardzo chciałeś mu zaimponować, Yuri. He? Nie o to mi. Ty po prostu... Yuri dumnie wstaje. Może po prostu jesteś zazdrosna o to, że Mateusz docenia moje rady bardziej niż twoje. He? A skąd możesz wiedzieć, że moich nie docenia bardziej? Czyż aż tak bardzo była skupiona na sobie? Ja nie jestem skupiona na sobie. Gdybym była, używałabym przesadnie przesłodzonej formy jak twoje. Hej! Czy wszystko w porządku? Tak, a wiesz co? To nie moje... O mój Boże. Dawaj, spokojnie. Nie. No spokojnie, Nie, spokojnie, widzowie to lubią oglądać, spokojnie. Nie wstydźcie niczego. Nie, ja tego nie powiem. Nie, spoko. To nie moje bla 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 magicznie urosły o jeden rozmiar, kiedy Mateusz zaczął tutaj przychodzić. Natsuki! Natsuki to było trochę... Nie wtrącaj się! Ludzie, nie powinniście walczyć. Nagle obie dziewczyny zwracały się w moją stronę, zupełnie jakby dopiero teraz nie zauważyły. Mateusz! Ona tylko próbuje mnie odczernić. Nieprawda! To ona zaczęła! Gdyby tylko potrafiła patrzeć poza czubek własnego nosa i zauważyłaby, że prostszy styl pisany jest dużo efektywniejszy. Ta kłótnia w ogóle nie ma miejsca. Jaki niby jest sens użycia tak zawiłej formy? Zaczenie wiersza powinno być oczywiste. Autor nie powinien wymagać od czytelnika, żeby ten sam się wszystkim domyślił. Pomóż mi jej to wytłumaczyć, Mateusz. Czekaj! Istnieje powód, dla którego w naszym języku stosuje się głębokie i ekspresywne słowa. To jeden sposób, żeby przekazać kompleksowe uczucia i znaczenia w efektywny sposób. Unikanie ich uczucia to nie tylko ograniczenie się, to jest również strata. Rozumiesz prawdę, Mateusz? A więc? Jak mógłbyś się dać w to plątać? To nie jest tak, że ja wiem cokolwiek o pisaniu, ale wygląda na to, że osoba, z którą się zgodzę, może mnie bardziej polubić. Więc oczywiście teraz... zgodzę się z... Pomóż mi, Sayori. Pomóż mi, Sayori! Sayori, gdzie? Pomóż mi! Natsuki patrzy na mnie, zbijając mnie z tropu. A więc w braku lepszej opcji odwracam się do Yuri. Yuri? Ale wyraz twarzy Yuri wydaje się być tak bezbronny, że ostatecznie nie jestem w stanie nic powiedzieć. Sayori? He? Kiedy tak się kłócicie, Sayori czuje się przez was niekomfortowo. Jak możecie dalej drzeć koty, wiedząc, że jak się z tym czuje wasza przyjaciółka? Mateusz... No to jej problem! Tu nie chodzi o nią. Zgadzam się. Sayori nie powinna wtrącać swoich uczuć w naszą dyskusję. No chyba, że ma zamiar powiedzieć Yuri, jak bardzo się wywyższa. Ona nigdy by tak
i zdenerwowanie jest wywołane tylko i wyłącznie przez twoją niedojrzałość. Słucham? Czy ty się słyszysz? Właśnie przez to nikt nie lubi. Przestańcie! Natsuki, Yuri, obie jesteście moimi przyjaciółkami. Po prostu chcę, żebyście wszyscy się dogadywali i byli weseli. Moi przyjaciele to wspaniali ludzie. I kocham ich właśnie za to, co się... I kocham ich właśnie za to, jak różni są to ludzie. Poematy Natsuki. Co superowe, dzięki ukazaniu tak wielu uczuć za pomocą tak małej ilości słów. A wiersze Yuri są świetne, bo są w stanie namalować wspaniały obraz w twojej głowie. Wszyscy są tak utalentowani, więc dlaczego ze sobą walczycie? Ponieważ, cóż, poza tym, Natsuki jest urocza i nie ma w tym nic złego. A bla bla bla, Yuri, są takie same... Nie, czytaj, spokojnie, tutaj w porządku jest wszystko. Możesz czytać śmiało. Co? Duże i śliczne. Spokojnie, widzowie to rozumieją, to jest normalne, to tylko gra, spokojnie. Sayori? Sayori uśmiecha się triumfalnie. Monika stoi za nią z wyraźnie zaskoczoną twarzą. Pójdę zaparzyć herbatę. Yuri ulatnia się. Natsuki siada zapatrzona w nicość, nie pokazując żadnych wyraźnych emocji. A więc to dlatego Sayori jest wiceprzewodniczącą? Szepcze do Moniki, potwierdzająco kiwa głową. Szczerze mówiąc, może i nadaje się na lidera. Jest też w stanie coś zorganizować. Ale nie za dobrze mi idzie ogarnięcie towarzystwa. Nawet nie mogłam wyjść i rozdzielić tej dwójki. Jako przewodnicząca trochę się wstydzę. No, nie jest tak, że cię obwiniam czy coś. Ja też nie byłem w stanie nic powiedzieć. Wiesz, myślę, że na swój sposób czyni to Sayori super osobą, nie uważasz? Można tak powiedzieć. Może jest trochę lekkomyślna, ale czasami potrafi zaskoczyć wszystkich tym, jak dobrze potrafi pracować z ludźmi. Rozumiem. Dbaj o nią, dobra? Nie chcę, żeby zrobiła sobie krzywdy. O, Monika coś tutaj już przewiduje. No niestety. No, ale dobra. To jest nas dwoje. Możesz na mnie polegać. Monika uśmiecha się serdecznie, przez to również ja i na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Tak miła osoba jak ona naprawdę nadaje się na przewodniczącą. Nawet jeżeli ona sama twierdzi inaczej. Gdybym tylko miał szansę pogadać z nią trochę dłużej, bo to też jest nawiązanie do... wiesz. Dobra wszyscy, chyba możemy powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jak wam się podobało dzielenie się wierszami? Było naprawdę super! Na pewno było to bardzo pouczające doświadczenie. Mogło być przez większość czasu przynajmniej. A co ty sądzisz, Mateusz? Tak, myślę, że było ciekawie. Fajnie było móc pogadać o naszych wierszach ze wszystkimi. To świetnie. W takim razie jutro też to zrobimy. Może udało ci się też czegoś nauczyć od swoich przyjaciół. Dzięki temu twoje wiersze mogą stać się jeszcze lepsze. Tak sobie myślę. W sumie to nauczyłem się czegoś o stylach, które ludzie tutaj lubią. Jeżeli mi się poszczęści, to być może uda mi się zaimponować osobie, która przykuła moją uwagę. Zdając sobie z tego sprawę, odnajduję sobie determinację. Mateusz! Gotowy na powrót do domu? Pewnie, chodźmy. Sayori jest uradowana. Dużo czasu minęło, odkąd ostatnio tak często ze sobą przybywaliśmy. Szczerze mówiąc, nie mogę narzekać. Sayori, jeżeli chodzi o to, co działo się wcześniej... He? Co masz na myśli? No wiesz, między Yuri a Natsuki. Czy często się to zdarza? Nie. To było dopiero pierwszy raz, kiedy je takie widziałam. To są naprawdę wspaniałe osoby. Ty nie nienawidzisz ich za to, prawda? Nie nienawidzę ich. Po prostu chciałem poznać twoją opinię. Chyba już widzę, dlaczego się tak przyjaźnicie. Uff.
Wiesz co, Mateusz, miło spędzać z tobą czas w klubie, a widząc jak dogadujesz się z resztą, naprawdę się cieszę. Myślę, że reszta też cię bardzo polubiła. Serio? Ehehe, teraz codziennie będziemy się świetnie bawić. Wygląda na to, że Sayori jeszcze nie do końca zrozumiała, w jakiej jestem sytuacji. Pewnie przyjaźnienie się ze wszystkimi jest super, ale czy na tym musi się kończyć? Cóż, będziemy musieli po prostu poczekać na to, co przyniesie przyszłość Sayori. Powiedziałem to bardziej do siebie niż do niej. Klepię Sayori po ramieniu. Okej. Okay. Tak, do dzieła. I piszemy teraz dla kogo? Dla nosu? Nie chcesz iść tą samą ścieżką, czy... Nie wiem. Tą samą ścieżką idziemy? No dobra, to niech będzie na suki. Dobra. Słodko. Róż. Nie. Ruska. Czekolada. Uroczy. Parfaj. Chmurki. Policzki. Pijama. Papa. Lato. Myszka. Bąbelki. Serce, albo. Uroczy. Jak może się jej podobać uroczy, jak mówią do niej, jak ona sama mówi, że nie jest urocza. A takie trochę psychologiczne w sumie. Murki. Kurde. Kąpiel. Kocyk. O, kąpiel. Róża, a dupa Sayori. Rafaj. Pichot. Zabawa. I robię teraz ostatnie. I... O, czekaj, ja mam 17. Mleko. Zabawa, a dupa. Włosy. Dobra, to już klikam ostatnie. No ja ostatnie. No to. Nijako. Dobra. No tak więc, no. Co się dalej stanie, to będzie w następnym odcinku. Na dzisiaj wystarczy, tak więc. No myślę, że wam się podobało. Dziękuję oczywiście za oglądanie. My się z wami żegnamy, żegnam was Permateo oraz Claudia Emerald. Subskrybujcie ten mały guziczek na dole. No więc wam dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do kolejnego odcinka i serdecznie pozdrowienia. Pa!